Witam was wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku jest niebezpiecznie. Dobra. Przechodzimy od razu do odcinka, nie będziemy tu pierdzielić. Więc z odcinkiem kupiłem sobie grę, pogadałem się tam ze znajomymi, więc ostatnim na tym. I kupiłem sobie grę The Guild. Patrzę, jest w przecenie, mówię, nie, sprzedaję skrzynek, kurde. Zaraz mi z tych skrzynek nic nie zostanie, kupując te gry i gry, nie? No ale po to są te pieniądze, sobie zostawiłem je, żeby właśnie móc kupować sobie gry, jeżeli mam ochotę, nie wydając swoich pieniędzy. A jeszcze 150 zł na Steamie się pokazało w tych takich dodatkowych. Więc nie mogę użyć pieniędzy, które mam, bo są zablokowane do tam dwóch dni, napisało mi. Mówię, ja pierdzielę. Mam tam w tych skrzynkach jeszcze kilka tysięcy, czy nie za dużo. Myślę, że już trochę zeszłem z tych kwot. Kiedyś to po prostu sprzedam. Szkoda, że nie sprzedałem, jak był taki pik wielki, że te skrzynki kosztowały naprawdę dużo. A ja wtedy nie sprzedałem, bo stwierdziłem, dobra, może pójdzie wyżej. No i trochę spadło o wiele. No i szkoda nie było, mogę wtedy sprzedać, kupić więcej teraz i nie wiem, poczekać sobie, nie? Ale czasem tak bywa. Grunże i tak mam to, nie? I nie wydaję na nic, staram się nie wydawać swoich pieniędzy. Czasem, wiecie, jakieś 11-12 zł się wyda. Ale i byle nie za dużo. Dobra, została nam baza wojskowa tutaj. Jak mam już w głowie, że polatałbym z tym helikopterem, poniszczył te tereny. Dobra, pięknie, pięknie, pięknie. Daj, zobaczyli mnie. Myślałem, że mnie nie zauważą. Hu. Jak strzelają. Patrzę, w którą stronę jest najlepiej. A widzę, dobra. Ale powinni mnie zaraz przestać gonić. Patrzcie, to już jest to miasteczko. Czyli muszą mnie ścigać. Przecież mnie nawet nie widzą. No tak. Oni mnie widzą, gdy nawet mnie nie widzą. To działa tak świetnie. O, gdzieś widzę. Coś tu jest chyba do zniszczenia, tak mi się wydaje. Może jakiś transformator.
75%. Ciekawe, co to jeszcze może być. No, nie widzę nic. Dobra, to jest prawdopodobnie jakiś przekaźnik. Innej opcji nie ma, nie? Innej opcji nie ma, chyba że ten teren tam dalej też się łączy. Tak, 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 tutaj coś jest. Bandur, kała, Bandur. Czekajcie, bo okno mi tu pipa. Dobra, jestem, możemy kontynuować. Kill him! Spaduwa. Tutaj wszystko mamy, możemy polecieć tu. Oj! Dobra, polećmy sobie do tamtej lokacji. Tą część mam prawie zrobione. No fajnie, mi się, ja ogólnie się cieszę, że już... Wiecie, to był tak naprawdę najcięższy kamień milowy, bo to jest największa jakby część lokacji. Większość lokacji mamy zrobione. Wiecie, jaka jest zasada, której mówiłem już o niej kiedyś, czyli najtrudniejsze wejść na początek, potem zostaną ci same proste rzeczy. No i taka prawda, nie? Już myślę, że nie spędzimy takiego dużego, tak dużo czasu na tych rzeczach. Ja pierdzielę, nie mogę tu wskoczyć. O, pod kasynem. Dobrze, że nie poleciałem w dół, nie? Bo bym chyba płakał. Shish, shish, shish. Możemy sobie wziąć chwilę, bo i tak. Why not? To jest lokacja z początku. Co on odwala? Rico! On odwala manianę. Tak myślę, że będziemy skakać poziomami. Nie, bo tak strzałem, że to jest na każdym poziomie. Albo nie. Wolę sprawdzać to już przy okazji. O właśnie, widzicie? Ja pierdzielę, ja chcę robić ten mój trik, ale na takiej, wiecie, stabilnej lokacji ciężko. Żeby to zadziałało jakoś w miarę dobrze, jest nad nami, okej. Nożysz. Nie tak jak chciałem. Czy jest tu coś do zniszczenia? Jest? Jakim cudem? Co to może być do zniszczenia? Aha! Tak myślałem.
Etapy 210 ukończonych. No i to mi się podoba. Następna destynacja. Destynacja nasza. To jest ta baza wojskowa. Ach, piękne, piękne tereny. Piękny świat. Każdy widzi go tak czy siak. Każdy może sobie sprawę zdać, że nie jest żywym tu. Nie komentujcie moich tam muzycznych zachowań. Jutro wiem, że będą musiał zacząć powoli już Yakuzę. Tak, Yakuza wchodzi na kanał, Yakuza się zacznie już. Już pewnie się zaczęła? Tak, jak ten odcinek jest 9, 10. Tak, już się zaczęła wczoraj. Tak, ale to nagrywam jeszcze przed, więc tak, będzie Yakuza. Wracamy do tego świata. Kiryao, Kazuma i Majima. Jezu, moje ulubione typy. Majima, jak miałbym podsumować. Majima się bardzo zmienił na końcu całej części. I szczerze nie wiem, jak będzie mi się podobać to w samej Yakuzie Kiwami. Ale podobał mi się na pewno stara Majima. Stary Majima był zajebisty. Ciężko się przeprawić przez te góry. No i pięknie, lecimy sobie. Mamy trochę rakiet jeszcze. Ale dzisiaj chciałem sobie zjeść na kolację takiego amerykańskiego. Mówiłem to chyba amerykańskie, typowo amerykańskie kanapeczki, czyli. Jak myślisz, że to amerykańskie? Że oni tak jedzą marmolada, w sensie ja mam tam dżemik malinowy. Tam będzie trzeba marmolady typową, no i wiadomo, peanut butter, masło orzechowe i zobaczymy, jak to smakuje. Tylko kurde, nie wiem, czy dzisiaj zdążę, szczerze tak pomyślałem, bo jest już, ja o 19 tak zamierzam skończyć nagrywać. Wtedy ja pójdę robić szorciki, jeszcze mam makaron do zjedzenia z łososiem, z tuńczykiem, kurde, łososiem, nie stać na łososie. Więc tak naprawdę będę miał mało czasu. A ja też tym makaronem się nawpycham, myślę, do końca dnia, więc albo jutro zjem, no. Tak też może być. Oj panowie, coś we mnie idzie, łapanie mnie. Nie strzelam do nich, bo jak nie muszę, to po co? Jeszcze tutaj coś jest, to właśnie. I nasze ulubione zostało. O, widzę już. Dobra, damy radę, damy radę. Hmm.
O. Lećmy dalej, kurde. Lecimy po przedmiot frakcyjny. O Jezuniu. Tak myślałem, że się stanie. Zbyt nisko gruntu leciałem. Może najpierw zbiorę te dwa tutaj te i będziemy gotowi na przejście do etapu helikopterowego. I myślę, że zrobimy wtedy... Tu jest duży teren, a lokacji tu jest mniej, ale najpierw zrobimy chyba ten teren, którego w ogóle nie znam. Cały ten niebieski. Nie, czy tak jak mówię, jak na zmianę. Jak ostatnia. Kogo wy widzicie? Ja już dawno zniknąłem stamtąd. No i ciekawe mówię, sprzedałem tych skrzynek trochę. Zostało mi, szczerze, zostało mi z jakieś 440 skrzynek. Miałem ich chyba z 600, trochę wydałem, no bo kupiłem na przykład Baldur's Gate 3, kupiłem Robin Hooda na premierę, kupiłem Stranded. Alien Dawn, jak wyszło, tak już wiecie, na przecenie. Teraz kupiłem Manor Lords. Kurde, kupuję te najnowsze giereczki za nie, za te pieniądze. No plus wiadomo, jak coś tam wyskoczy. Na przykład teraz The Guild wyszło. Nie, że wyszła gra, tylko wyszła... Wyszedł ten. Przecena. I to taka niezła przecena od The Guild. Bo za 60 zł? 65? Wszystkie części. A ja na trójkę polowałem, ale przy okazji lubię grać też w stare części, więc pewnie przetestuję stare części. Seryjka musi być, nie? Coś tam wymyślimy. O, podoba mi się to miejsce, taka oaza mała. Dobra. I ostatnie lotnisko nam zostało. Wtedy trzeba będzie wezwać helikopter. Tam coś widziałem. Tak się próbuję skupić, żeby nie skusić. Śmieszne jest to, że oni upadają i giną, zanim jeszcze wyskoczą, nie? Pięknie. 212 lokacji ukończonych. No i będziemy przechodzić do następnego tutaj już.
następnej misji, czyli spawnujemy sobie helikopter i lecimy na akcję. Oho, mam prawie 200 tysięcy, ale no teraz zarobimy sobie dużo. Gdzie on jest? O, jest. Zaczynamy zabawę, aż zapiszę sobie. Nie tak. Zapiszemy sobie. I będzie zabawa, to już będzie dużo walczyć. No, ale to jest piękny helikopter. I szybki. Zobaczcie, jak szybko lecimy. Czeka, chyba szybciej lecimy nawet niż spadochronem. Szybciej od tego samolotu nad nami. A no, zostało nam teraz dużo lokacji do ogarnięcia. Poniszczymy, co się da. Dobra, to już mamy. Lecimy dalej, nie? No wiadomo, o co chodzi, czyli latamy po lokacjach szybko, zajmując sobie dogodną pozycję na później, żeby nie niszczyć. Tu pewnie jest ta baza lotnicza. Cześć z tym, no właśnie, tak myślał. A nie, a jest, no. Dobra. Baza wojskowa. Jeszcze te dwie lokacje odwiedzimy najpierw. Jak chcę, żeby w kółko polecieć. To w ogóle jakaś rura. Jako tako helikoptery mnie gonią. No ja jestem za szybki. Dobra, kolejne 50. Tu jest w ogóle dużo tych przedmiotów frakcyjnych. I tak, spawnuje się na mnie. Jest tu coś jeszcze? Chyba nie. Dobra, lecimy dalej. Wiecie, jak coś tam nie będzie, to wiadomo, sobie dokończymy później, nie? Ale jak najwięcej to głównie trzeba zabrać. Tu są też jakieś rzeczy w tych wszystkich tych. A to jest chyba spawnowanie. To się chyba spawnuje, tak zauważyłem. Za każdym razem to wyjdzie mi tak się zaraz zespawnuje w tym samym miejscu. Ole, go żeśmy zestrzelili. Teraz zobaczmy, co coś jeszcze jest. Dobra, nic nie widzę. Tu sobie chyba polecimy. Ta, nie ma już, nie ma już.
Goni nas helikopter, ale zaraz się z nim. No wiadomo, to jest czysta, czysta. Czysto typowe to co zawsze. Kurde, ile jest tych tutaj lokacji takich typowych, że trzeba wysadzić ten. Nie będą nas gonić co chwilę tymi helikopterami. A, myślałem, że to jest to gówno. Tu chyba nic nie trzeba zniszczyć. No dobra, tu nic nie ma. A wiecie co, zakończymy tu odcinek. Wiem, że krótszy, ale jak i tak już mamy się rozpędzić, to w kolejnym odcinku. Ja nie chcę zaraz wyjść w akcji i potem nie będę mógł tego zapisać. Ja teraz żegnam. Do zobaczenia do kolejnych, no. Mi to nie przeszkadza krótszy odcinek, wiecie o tym. Cześć czołem, kluski z rosołem i grindujemy dalej, później.